Space On? No? Co sądzisz o związkach partnerskich? A co to? No chłop z chłopem. Oho. To niech se będą, nie? Ha, wiedziałem, że piwa z ziomeczkami nie pije, tylko woli wyrywać laski, tańczy i nie przeszkadzają mu p***y. Nie no, co ty, Space On, żartuje, nie? Powiedz, że żartujesz. Nie żartuję. O k***a. Dzień dobry. Bohaterem dzisiejszego filmu jest osoba o nietuzinkowej sylwetce, nieoszałamiającej inteligencji, która ma dużo wypowiedzi, które wbrew pozorom niektóre z nich okazują się być bardzo mądre. Chodzi tutaj oczywiście o Adriana Spacona Puchackiego, nie żadnego Krzysztofa Bosaka. Wybaczcie, ale nie jestem takim dobrym praksterem jak mój imiennik Marcin Dubiel. Jednakże jestem przekonany, że wiele tych facetów łączy, szczególnie stosunek do pewnej lewicowej grupy. Mam jedno pytanie. Kiedy będę mógł wziąć ślub z moim chłopakiem? O kurna, ale trudne pytanie. Jak na maturze? A odpowiedź na to pytanie jest mega łatwa. Wystarczy głośno krzyczeć konstytucja, otworzyć tą konstytucję, jeżeli ją mamy, przeczytać artykuł 18. Ja w skrócie przeczytam kilka słów, na przykład to, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. I to jest dziwne, że pytają się, kiedy będą te związki partnerskie, kiedy bronią tej konstytucji, która im to po prostu uniemożliwia. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you. We don't care. Minął już ponad rok od wyborów prezydenckich, a ja dalej nie mogę zapomnieć tego, że przecież Krzysztof Bosak i Robert Biedroń byli cały czas shipowani głównie na TikToku, ale to też nie brało się w sumie znikąd. Ja mam pytanie do pana Krzysztofa Bosaka, dlaczego on nagrywał Roberta Biedronia? Odpowiedzi udzieli sam Krzysztof Bosak, a dokładnie jego konto na Twitterze, a szczerze mówiąc jego odpowiedzi są bardzo uniwersalne i zamierzam to jeszcze nie raz wykorzystać w tym materiale. No to korzystając z okazji, Krzysiu, mam kolejne pytanie. Czy można prowadzić konferencję, będąc trochę wczorajszym? Jeżeli zostało to przedstawione na konferencji prasowej, następnie dano 2 dni na zgłoszenie uwag, 1 dzień na ich analizę i uwaga, uwaga, ten 1 dzień jest nawet dniem roboczym, to niedziela. To niedziela. Tak, rząd przedstawił ten kalendarz w ten sposób, że do soboty można zgłaszać uwagę, uwagi w niedzielę one będą analizowane. Oczywiście ja nic nie sugeruję, ale gesty Krzysztofa Bosaka na tej konferencji były bardzo dziwne. Na konferencji prasowej następnie dano 2 dni na zgłoszenie uwag. 1 dzień na ich analizę i uwaga, uwaga. I doczekały się w sieci mnóstwa przeróbek. Ja znalazłem na przykład taką. Trochę za mało Spacona w tym filmiku o Spaconie, ale spokojnie, bo znalazłem kolejną rzecz, która na pewno łączy Krzysztof Bosaka i Spacona, a mianowicie stosunek do uchodźców. Generalnie konto Twittera Bosaka jest bardzo specyficzne i cieszy się dużą popularnością, szczególnie jak Krzysztof Bosak wrzuci coś bardzo autorskiego, na przykład, że w skrócie boi się Hindusów z Uber Eatsa. No to co dupę zawracasz? I okej, tutaj też jest rzecz, którą Spacon mógłby podziwiać, bo też jakoś chyba za imigrantami nie przepada. Wyłaź, Turku! Już ja cię nauczę robić porządnego kepsa! A co ty robić? Puszczać! Ja dzwonić policja! O, ty konfidencie! Ja bardzo dziękuję za oglądnięcie, pozdrawiam wszystkich patronów, trzymajcie się, dajcie znać, co uważacie o tym filmiku, czy chcecie następne, no i zachęcam do tych trochę starszych materiałów w międzyczasie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, cześć!